W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was, drodzy, bardzo serdecznie w środę 14 września. A witam słowami wyjętymi z przewodnika z Biblią na co dzień, jak to mamy w zwyczaju w codzienniku. I tak w Psalmie 81, w wersecie 8 czytamy: Bóg mówi, gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem Cię. Natomiast w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 17 wersecie, Paweł napisał: Pan stał przy mnie i dodał mi sił. I jeszcze słowa ze śpiewnika, może napisane trochę archaicznym językiem, ale piękne i wymowne. Gdy kroczyć musisz drogą cierni, w tym swą największą radość kładź, że wieniec chwały wezmą wierni, co chcą w nadziei silnie trwać. Gdy się kolana w krzyżu gną, Pan będzie siłą Twą. Więc niechaj już, co chce się dzieje, ma duszo wiesz, cierpliwie wiesz. Z ucisków kiedyś plon dojrzeje, gotowe dziś zwycięstwo bierz. Choć ból doskwiera wichry dmą, Pan jest ostoją mą. Kochani, w czytanych dzisiaj tekstach, ale też w tych słowach pieśni, Bóg staje po stronie tych, którzy się źle mają. Po stronie doświadczanych, po stronie tych, którzy mierzą się z trudem choroby, z cierpieniem wynikającym z choroby. Tych, którzy mierzą się z zawodem spowodowanym przez drugiego człowieka. Tych, którzy są przepełnieni niepokojem, poszukują, są zagubieni. Bóg staje po stronie tych, którzy się źle mają z jakiegokolwiek powodu. Jednocześnie posyła nam wezwanie do tego, byśmy w tych chwilach, w tych najcięższych chwilach, gdy krzyż nam doskwiera, gdy czujemy, że jesteśmy na dnie, byśmy sięgali po to narzędzie, które nam pozostawił, czyli po modlitwę, po rozmowę z Bogiem, byśmy nie obawiali się i nie rezygnowali z tej rozmowy, z tego narzędzia i z tej szansy. Bóg staje po stronie człowieka, który z różnych względów źle się ma i przeżywa ciężkie chwile w swoim życiu. Być może wy sami macie teraz takie chwile. Być może ktoś z waszych bliskich mierzy się z trudem ciężkiej choroby. Być może ktoś z waszych bliskich albo wy sami przeżywacie czas bólu, rozłąki, smutku, doświadczenia. Pomódlmy się dzisiaj o nas wszystkich, o siebie nawzajem. O tych wszystkich, którzy słuchając i oglądając codziennik, będą dziś zanosić modlitwy o pomoc, o to, by Pan stanął za nimi, by ich wsparł. Nie znamy się z imienia i nazwiska, ale niech nasza społeczność będzie połączona dziś wspólną modlitwą. Często mówimy w naszym Kościele o naśladowaniu. Jesteśmy dumni z tego, że wzywamy do dawania świadectwa, do naśladowania Jezusa Chrystusa. Co to znaczy w praktyce? To między innymi stawanie przy tych, którzy się źle mają, stanie przy nich i dodawanie im sił. To między innymi obdarowywanie siebie nawzajem modlitwą, wspieranie, gdy jesteśmy w niedoli, gdy potrzebujemy wyzwolenia. Pamiętajmy o tych, którzy są wokoło nas. Pamiętajmy o tych, z którymi mamy szansę porozmawiać, zapytać, jak się czujesz, wysłuchać, wesprzeć, stanąć razem z nimi w tych trudnych chwilach niedoli. Niech Bóg wam dodaje siły, abyśmy dla siebie nawzajem, w chwilach, których tego najbardziej potrzebujemy,
byli tymi, którzy wspierają, dodają siły, podnoszą, a czasem pomagają nieść krzyż. Niech wam Bóg błogosławi i niech was strzeże. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia z naszego zboru, z naszej parafii w Krakowie. Z Bogiem.